No witajcie, kolejny film z kolejnego etapu naszej budowy. Także jak tam widzieliście wcześniej w filmie, chudziaka zalaliśmy. No i teraz powrzucaliśmy zbrojenie. Niestety nie pokazuję wszystkiego, bo cóż, czas goni nas, a chcielibyśmy, korzystając z okna pogodowego, zalać to wszystko, żeby już mieć z głowy, można powiedzieć. Więc tu zaraz będziemy przygotowywać. Zbrojenie mamy w wykopie, także porozkładamy, poustawiamy. Ja sobie to przygotuję już poza kamerą w odpowiednim miejscu. Będę musiał ściągnąć te strzemiona, żeby mi tu nie przeszkadzały, jak będziemy elki wkładać. Pokażę wam, jak te elki wiążemy tutaj. No i też może tam ten typ T też powiążemy, bo też mamy tam kilka takich rzeczy. Nie będę wszystkiego pokazywał, bo no tak jak mówiłem, czas goni. Także zabieram się do roboty. Więc tak, od czego my akurat zaczynamy? Ogólnie mamy zapewnić zbrojeniu, żeby miało oblanie 5 cm betonu dookoła. My używamy takich podkładeczek, one nie są jakieś drogie. I teoretycznie one by wystarczyło, żeby je podłożyć akurat tak, bo my mamy 5 centów, tu mamy nawet napisane, prawda? Tak i one by się trzymały, ale ja dodatkowo jeszcze przekładam sobie ten drucik. O. Wiązałkowy, więzałkowy. Jak to tam woli. O. Tak, i przekładam do tych dziurek, które są większe, bo mnie interesuje ta akurat. I potem tylko zakładam pod druta, podkładam i przywiązuję. Tak delikatnie rękami. Tylko po to, żeby to się w miarę jakoś trzymało. Też mam ustawione tu już zbrojenie, tak docelowo jak powinno być, czyli po prostu tak u mnie akurat w środku wykopu, nie wiem czy gdzieś inaczej jest, ale ogólnie środek wiązania powinien iść z osią budynku według projektu. No i o, zobaczcie, podkłada się, tylko nie wiem czy to akurat tam widać czy nie widać. Drugi taki sam. Ważne, no tak jak ja zauważyłem, żeby koło siebie je montować, bo wtedy się to na boki nie, zbrojenie na boki się nie przekręca. I wtedy mamy tu już, dobrze zrobiłem. O. I mamy już kratę podniesioną. I tak wychodzi na to, że tu 4 do 6 sztuk na metr kwadratowy. Tak zaleca producent niby, no ale o, siadłem na zbrojeniu, więc i kamerę przerzuciło. No i mamy w miarę zachowane odstępy od dołu, od góry to wiadomo, mamy szaluneczki zrobione i po szalunkach będziemy lecieć. Szczemiona żeśmy zamówili już gotowe, zrobione. Jak je wiązać, no wiadomo, według projektu. Czy są, u nas są 4 druty, też mamy w tych słupach pionowych mamy po 8 drutów, czyli jeszcze po jednym drucie na każdą ściankę dołożone w środku. No i lecimy i tam dalej. A jak to skręcać, to zaraz pokażę tu właśnie na tym przykładzie. Zaczniemy od tego, że sobie wprowadzimy. Tu akurat mamy na tyle miejsca przy. Na 2 druty 3 elki idą. I co niektórzy właśnie robią tak, że robią tak, zawijas i tak. A powinno się robić te wewnętrzne do zewnętrznej wiązać. Czyli po prostu ten wiążemy z tym, ten wiążemy zewnętrzny to zewnętrzny, a ten wiążemy z tym. Zaraz wam zaprezentuję. Teraz górną kratę też włożymy sobie. Tu akurat mamy miejsce. Górne tak z grubsza łapę sobie
delikatnie, żeby można było jeszcze drut przesunąć. I tak jak mówiłem, zewnętrzne idzie razem, wewnętrzny idzie jeden do zewnętrznej i ten też idzie od wewnątrz do zewnątrz. Dobra, a teraz tak, różni ludzie różnie wiążą sobie te zbrojenie w różny sposób, prawda? Bo co niektórzy biorą i po prostu gdzieś tu miałem cęgi, no tu leżą koło nogi i po prostu z wyczuciem skręcają, prawda? Też można. Jak ktoś ma wyczucie, tak jest. Są też te kluczyki takie specjalne. Ja pamiętam dawien dawna, to ten kluczyk to był po prostu taki pogrzebaczyk mały. Teraz na rączce ruchomej jest coś takiego i po prostu można sobie wziąć. Tylko ważne, żeby sobie, nie wiem, czy tu się uda skręcić, bo jest może na czymś, bo za krótki drucik mam. O, może pokażę na tym samym. I też łapiemy tu za to ucho. No i zawijamy wokół tego, kręcimy i też jest, prawda? Czyli jest już drugi sposób. No i jeszcze też, jak kupowałem te podstawki, to zauważyłem, że jest taki, wynalazek do wiązania. Nie wiem, gdzie tu najlepiej widać. Taki wynalazek do wiązania. No i mamy powiązane, czyli jak widzicie, w typu T się wiąże do zewnętrznych, tylnych, czy jak to nazwać, czyli po prostu tylko do tych, a te kątowe trzeba łączyć tak, żeby ta wewnętrzna strona szła do zewnętrznej, tak jak tam wam pokazałem. Jeszcze coś więcej odnośnie tego urządzenia. No, ono takie jest, że ja nie mam w nim wyczucia po prostu. Łapać się łapie, ale jeżeli chce się... O. O, i został zerwany. Czyli po prostu trzeba... No, trzeba by było się nauczyć tym posługiwać. Jeszcze raz pokażę. O. Albo mocniejszy drut. Zresztą widziałem, że na tych aukcjach razem z tym... O, i zerwałem też. A tak to na tym to mam większe wyczucie tego, jak ja to wszystko skręcam. Zresztą na tych aukcjach z takimi popatrzyłem, poszukałem, to też są inne druty. Po prostu dwa oczka są i to też może inaczej zawija. No ale na razie tyle. Dobra, jeszcze parę informacji, jak tu robiliśmy na przykład drut wiązałkowy, jak dzieliliśmy tak na odpowiednie odcinki, czyli po prostu ten pierwszy musimy sobie zmierzyć mniej więcej. No on, jak widzicie, taka długość jest, metrówka. Może metróweczką wam zmierzę, ile nam mniej więcej on wyszedł. No to są przybliżone wartości, prawda? Rękawiczki już od kręcenia sfatygowane. No powiedzmy 30, no ponad 30 centymetrów on ma. Więc znajdujemy sobie taką deseczkę, żeby można było sobie tego druta tu na nim zawiązać. Ja akurat pozbierałem resztki, które nam zostały. O, i zawijamy sobie tak, tak, tak. Dużo, dużo, dużo. O. I żeby... Powiedzmy, że tu nawinięte mamy bardzo duży kłębek i tu widzicie ślad po cięciu szlifierką. My po prostu żeśmy nacinali w
tym jednym miejscu i wtedy mieliśmy ten drut już troszkę wygięty. Można w tym miejscu ciąć, zresztą tu chyba ojciec akurat w tym miejscu ciął. No ale dobra, jak widzicie, można bardzo szybko sobie nawijamy, przecinamy i mamy już domiar, nie musimy każdego drucika oddzielnie ciąć. No więc okej, mamy tutaj te strzemionka sobie, jedno, drugie, i założymy. I okej, i możemy sobie przyłapać albo tak po skosie, o, i kręcimy normalnie i załapujemy tu tak. Tylko że to jest według mnie troszkę gorsze takie łączenie, czyli po prostu przewijanie przez kos, bo się słabo to strzemionko trzyma. Ale możemy też zrobić troszkę inaczej, tylko że wtedy nam są dłuższe te druciki potrzebne i po prostu bierzemy, zawijamy. Lata mi to wszystko, bo to jakbym pokazał od razu jak wiążemy, to by było fajniej i by było stabilniej. Otóż bierzemy, zawijamy za tą, pod spodem, o, czyli tu robimy pętelkę, tu, i tylko widzicie, on już jest troszkę za krótki, mógłby być troszkę dłuższy ten drucik, o, żeby go tu przyłapać. I wtedy on tu się bardziej stabilnie, o, widzicie, ten jak lata, a ten się lepiej trzyma. O, i on się zsunął na przykład, o, a ten się nie zsunie, bo się trzyma. Jeszcze jak go złapię ze wszystkich czterech stron, to będzie bajka. Także dłuższe druciki, jeszcze raz może pokażę, na tak jak tu tam zrobiliśmy na tym pierwszym, że na krzyż można wziąć i z drugiej strony na krzyż. Dużo lepiej według mnie, dużo lepiej jest po prostu jak przełożymy sobie, o, dajmy tu następnego druta, akurat ten cieńszy jest, no takie akurat złapałem tutaj, bo nie chcę po prostu odcinać następnych, bo mamy tam już skrążka, o, i zakładacie tu na to, drut zawija się, o, i tu się skręca, jego tu jak skręcimy, o, nawet się urwał kawałek, ale on już, zobaczcie, on tu jest sztywny. A porównamy to do tego, który bym wziął tak na przekątną. No i zobaczcie, jak to ten wygląda, ładnie do rogu jest dociągnięty, a ten się przesunął, by musiał jeszcze na krzyż drugie wiązanie robić. A tu wystarczyło, że zrobiłem jedno i ono jest dużo lepsze. I to można stosować wszystko do każdego wiązania. Czy na krzyż wiążemy, tak samo też można tak przekładać po prostu, że przekładamy sobie. Zaprezentuję tu jeszcze. O, przekładamy, czyli tu zawijamy tak jakby tego, ten drut po prostu, żeby leżał na tym drucie, na tym wiązałkowym, zawijamy trochę i potem jeszcze tym kluczykiem. Tylko że teraz akurat za dużo wyciągnąłem tego oczka. Także według mnie to jest lepsze wiązanie. No i my drut wiązałkowy taki kupowaliśmy w krążku, więc trzeba było to wszystko ciąć, ustawiać sobie, tak jak wspomniałem odnośnie tego automatu do skręcania, widziałem, że są specjalne już druty z dwoma oczkami po dwóch stronach, po jednej, po drugiej stronie. No i strzemiona ustawiacie, no tak jak macie w projekcie. Na projekcie jest to wszystko ładnie ustawione, te zbrojenia opisane są. Zobaczcie, krzyżowe połączenie, jak już tą kratownicę robiliśmy, tą poziomą, to też
też wiązanie polegało na tym samym, że po prostu bierzemy sobie, ustawiam mniej więcej środek o wyznaczonym miejscu. Oczywiście na kratownicę też te wszystkie projekty są, no i zwija się, jest ładnie zwinięty i on też się trzyma, widzicie jak sztywno, bo jakbym wziął, przewiązał to tak po skosie, to nie ma takiego dobrego mocowania jak takie przełożenie, jak wam tu zaprezentowałem. Jeszcze raz wam pokażę to urządzonko takie. A już o, na przykład tak jak, o, nie ma takiej mocy tak jak to. I zobaczcie, się trzeba tu się wziąć i kręcimy. I nam się skręca raz, drugi. Można naciągnąć takie urządzenie. Ono tu ma, widzicie, oś. I jak wy tu sztywno rączkę trzymacie, to się obraca. Też tym kręciliśmy, ale powiem szczerze, że jak się przyzwyczaiłem do tego kluczyka, zresztą tam pamiętam w dawnych latach, jak jeszcze, nie wiem, chyba do liceum czy do podstawówki robiłem, to pierwszy raz miałem styczność ze zbrojeniem, to były jeszcze takie kluczyki nie na ruchomej rączce, tylko takie wyginane ręcznie i tym kluczykiem się to wszystko kręciło. No, udało mi się znaleźć bendenarkę stalową, czarną, bez ocynku. No niestety problematyczne to jest. A dlaczego bez ocynku? No bo podobno ocynk wchodzi w reakcję z betonem. No i do betonu też nie ma konieczności. A po co przepłacać? Nie są to jakieś duże różnice, ale każdy może sobie przeliczyć. Akurat ja zapłaciłem 10 zł za kilogram tej czarnej i trochę ocynkowanej kupiłem, takiej właśnie na, już na wypusty, gdzie kilogram już kosztuje 16 zł. Więc oszczędność jest też delikatna, no bo dajmy na to, z 500 zł mogło się zrobić 900. Na przykład tak jakoś chyba, jak się pytałem o ocynkowaną. Także będziemy robić uziom fundamentowy, sztuczny, bo naturalny to jest, jeżeli byśmy całe zbrojenie obspawali i wypuścili bednarkę, też by wystarczyło. Znaczy i wypuścili tylko bednarkę właśnie w odpowiednie miejsca, też by to wystarczyło. Ale my zrobimy, no jak ma być uziom, to ma być uziom, więc dlatego robimy z bednarki. Czyli jeszcze... No jak to będzie wyglądało? Po prostu zrobimy taki otok dookoła fundamentu, znaczy razem ze zbrojeniem, można powiedzieć, będzie ta bednarka sobie szła dookoła i w poszczególnych miejscach będą wypuszczone właśnie wąsy do podłączenia uziemienia czy odgromówki właśnie do tego uziomu fundamentowego. No i dobrze, dziś będziemy zalewać bednarkę. Rozłożyliśmy, jak widzicie, tam jest na dole, ona dookoła objechana, przyspawana jest do bednarki, która będzie miała wyjście do odgromówki. Dodatkowo tam w okolicach garażu, w okolicach skrzynki jest druga bednarka, która będzie służyła za uziemienie. No i ogólnie cała taśma jest dookoła domu, wzdłuż zbrojenia. Miejscami nawet przyspawana też do zbrojenia. Ogólnie to jest uziom fundamentowy sztuczny, bo uziom fundamentowy naturalny jest to zbrojenie. Wystarczy je pospawać i w dowolnych miejscach wypuścić bednarkę. Chociaż tam u znajomego kiedyś sprawdzaliśmy tak samo, bo nie miał, no po prostu pracownicy nie zrobili uziomu fundamentowego, którzy zajmowali się tym zbrojeniem i wylewaniem tych ław. Nie zrobili mu tego uziomu fundamentowego, więc do któregoś z tych słupów wzięliśmy miernik, zmierzyliśmy i fajna rezystancja wyszła, także po prostu do tego słupu, już słupa pionowego, dospawaliśmy bednarkę i doprowadziliśmy już do miejsca, w którym to miało tam dalej być, prawda? No, także tyle może o uziemieniu. Jeszcze tu mam parę rzeczy do poprawienia przed samym wylaniem. No i zobaczcie, jak ten płaskownik tu idzie sobie dookoła i tam przez
garaż, wraca i idzie. Wraca tutaj, koło kotłowni można powiedzieć. Jest i dodatkowo jeszcze jest połączenie tamtej ściany domu. Też jest połączenie zrobione. Z bednarki też jest zespawana bednarka ze sobą. I oczywiście bednarka czarna. Bo po co półtorej raza droższą pchać do betonu, prawda? Że ocynk podobno, mówią, że ocynk podobno wchodzi w reakcję. Z betonem tak, i tego ocynku już po pewnym czasie nie ma. Więc po co przepłacać, skoro zwykły drut się zachowa, znaczy zwykła stal czarna zachowa się tak samo jak ocynk. A jest tańsza. No i tyle. No i jeszcze też się zastanawiam, bo oni teraz tak reklamują te ocynkowane zbrojenia. No i jak to się ma do tego wszystkiego, gdzie jest mówione, że co? No, że ten beton wchodzi w reakcję z ocynkiem i ten ocynk po prostu bardzo szybko znika i przestaje pełnić swoją rolę, prawda? Dobra. No i ławy mamy wylane. Już można powiedzieć, już po zimie jest. Dopiero co woda zeszła, zresztą widać, że tu jeszcze mamy takie wilgotne elementy. Ogólnie po wylaniu tych ław wyciągnęliśmy te wszystkie deski szalunkowe, które tu były porobione. Ja już tu stopniowo zaczynam ogarniać, zmiatać ten piasek, bo jak ta woda przepływała tędy, to cały ten piasek tak rozmywało trochę. On nie jest zagęszczony, tu jeszcze zagęszczarką wejdziemy. Powiem wam, że miejscami się fajnie zagęściło przez zimę, tak tylko sypnięte było. Oczywiście ta ziemia, która tu była w środku, została wybrana, tak do można powiedzieć, to co narzuciliśmy, to wybraliśmy i tu gdzieś tak jest 30 cm piachu wsypane, uzupełnione, tak na całej powierzchni. No i ta woda sobie tak wsiąknęła i zagęściła nam trochę, jednak o, tak jak tu w co niektórych miejscach, o, zeszła, to tu już jest bardziej twardo, czyli ściągnęło jeszcze, ale ja tu, o, zobaczcie, tu przechodziłem, nie wiem, 3 dni, 4 dni temu, o, już jest, o, bardziej twardo, także też jeszcze dodatkowo wysechł ten piasek, ale tu już podejrzewam, że tu już mi noga wpadnie. Nie, też nie, ale to i tak będzie zagęszczane jeszcze. Myślę, że zastanawiam się, czy by nie kupić na czas tej budowy jakąś zagęszczarkę taką z tych mniejszych, żeby za bardzo się nie męczyć szarpaniem. Myślałem o skoczku, ale skoczek no to też no bardziej wielozadaniowy jest. Jest ta zagęszczarka taka płytowa, także zobaczymy, co tu dalej wyjdzie. Także teraz będziemy to wszystko obczyszczać. I w ogóle odbiegłem od tematu, bo miałem wam powiedzieć, że troszkę bym zmienił, parę rzeczy bym zmienił, jeżeli bym miał coś na następny raz coś takiego robić. Na pewno bym zmienił trochę sposób tego szalowania, bo podpływające, oj, nie mam tu żadnej deski, bo już wszystkie sprzątnięte są, a tu jakaś została, o, mi się przewrócił, o, tu są jeszcze, zobaczcie, tak podpływało pod spód ten beton podpłynął i był problem, żeby je wyrwać, i tak na przykład jak ta się tu zblokowała, muszę ją rzucić na kubkę tam z powrotem, widzicie, tak się zblokowała i ciężko było ją wyrwać, bo ona za bardzo się trzymała tu z tego wszystkiego. Ogólnie mi szaluneczek gdzieś tu na środku uciekł, także też przy poziomowaniu trochę poszło, ale tak jak mierzyłem, to jest około centymetra, chyba centymetr i 2 mm jest różnicy od lustra wody, to co tu stało, to ja mierzyłem sobie. Między tu, w którymś miejscu był ten najniższy punkt, tu w centrum. Także to nie jest jakoś dużo, bo zaczniemy sobie od tamtego, od tych najwyższych. Zewnętrzne się zgadzają, tu gdzieś uciekło, tylko tu na środku. Więc od tych najwyższych zaczniemy od garażu, tam myślę kłaść już bloczki i to się wszystko na zaprawie ładnie wyrówna. Co bym jeszcze tutaj poprawił przy tym swoim, w
tym miejscu akurat nam uciekł szalunek. Udało się troszkę go naprostować. Bo po prostu jak laliśmy za bardzo z boku, z jednej strony przylaliśmy szalunek, tu jeszcze była ten zbrojenie supa i po prostu go troszkę przekrzywiło, przesunęło, no i musieliśmy zatrzymać na chwilkę, doprostować to wszystko i jakoś nam się to udało naprostować. Także jeszcze bym wprowadził jakieś blokady boczne, żeby zablokować ten szalunek, żeby on nie miał możliwości przesunięcia się w lewo, w prawo, bo może nam właśnie pod wpływem naporu tego betonu, nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ten beton tak pcha to wszystko, nawet takie druty, które są dosyć cienkie, prawda, i powinno przelecieć sobie, przepłynąć. No ale to by było na tyle w sumie. Jak widzicie, mamy powyciągane do odgromówki zbrojenia, nawet więcej niż tam w projekcie było, ale zawsze można nie wykorzystać. No i tu mamy też wyciągniętą bednarkę do... Zresztą na filmie będzie pokazane, jak tą bednarkę rozprowadzaliśmy, która będzie nam uziemiała tą skrzynkę główną elektryczną w garażu. No i tyle. Także zachęcam oczywiście do komentowania, lajkowania, subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeżeli Was interesuje temat budowy, to też będę co jakiś czas stawiał, na jakim etapie prace są i jakieś moje takie spostrzeżenia, bo będziemy próbować to wszystko sami sobie ogarnąć, jak już mówiłem tam na tych wcześniejszych filmach. No to na razie, trzymajcie się, cześć!